teraz 145 zł kosztuje, bez promocji. W promocji jest tam chyba taniej trochę. 15 zł bodajże. A właśnie, Damian, Arafatkę miałeś kupić. Miałeś zrobić zdjęcie z Arafatką taką na głowie i nie zrobiłeś. Przynajmniej ja tego zdjęcia nie widziałem jeszcze. Że na wielbłądach to widziałem, ale... Ale szejka Damiana nie widziałem. Dawaj, Rafi, ciśnij. Lecę. Tak. Ile sił w... No nic, gdzie ten Rafik? A jest już, dobra, już go widzę. Gadałem z Sidikowicami. Dawaj, Rafik, ciśnij. Tam Rafik, to jedziesz ty i ten... I się lecę. Ile sił w... w silnikach? Gadałem z Sidikowicami, oni tam... Rafik, to jedziesz ty i ten... I się dzięki, opaczno. Wyścig u Piandolina, kurna. Przepraszam, na szlaku do Warszawy. Dobra, w imię takiej szczytnego celu to... Dzięki, opatrzno. Dobra, was wydawałeś świnkę, to szybko nadrobisz. Dobra, w imię takiej szczytnego celu to tutaj się godzę na to. Dobra, was wydawałeś świnkę, to szybko nadrobisz. Tak, świnią to se nadrobię, wiesz co, do koryta chyba. Wiesz, jak dobrze pociągniesz, to może wyjdziesz w czasie. PKP Racing, tak się to powinno nazywać, PKP Racing. Jestem ciekawy, który wygra. Znaczy, w sumie wiem, kto wygra. Wiesz, jak dobrze pociągniesz, to może wyjdziesz w czasie. ciągnij. Sam se ciągnij. Jakieś nielegalne wyścigi tu wyczuwam, oj tak, też tak wyczuwam. Dobra, pan. Paweł Krymarys, co na wielbłądach? No Damian Szejk, no na wielbłądach jeździł. Dobra, tam nie to powiedzieć. Pozdrawiam. Ja też bym chętnie to obejrzał, jakby Rafik nagrał, no. Dobra, pan się świecę. Dzięki, świeć. Dobra, tam nie to powiedzieć. I pozdrawiam wszystkich z lewa. Siema Piotrku Wałbrzyku. Czy polskie tory są przygotowane do takiego wyścigu? O, dadzą radę. Jednorazowo, Pamelo, dadzą radę. Dadzą radę. Dobra, 60 jest ustawiona. Nie, 40 jest. Nie, 60 migająca, dobra. Jaki serwer, Piotrek? PL3. Piotrek, tak, jasne. Pendolino parowy. Kolej fan, siemka. Miksu, sam se ciągnij, turna. Co tam Jaku pisałeś, bo nie widziałem. Jeszcze raz zadaj pytanie. Damian, kurwa, zapomniałem, ale mam w domu, to z green screena zrobię, no. A kur, napisałem, żebyś szejka Damiana zrobił. Fajnie by to wyglądało. Damian, szykuj paszport, ciśniemy do Zea. Ja ci nic nie chcę mówić, Damian, ale ja... Ja w październiku będę do Dubaju leciał. Tylko, może inaczej, przez Dubaj. Znaczy w Dubaju się będę zatrzymywał.
Co? Pociąg kolei transsyberyjskiej stanął w trakcie podróży z przemysłowymi... z przysłowiowymi w Szczerym Polu. Stoi kilkanaście godzin. Transsyberyjskiej, a to niech se stoi, nawet 2 lata. Boro, drugi już rozdział pracy magisterskiej napisany. Sumiennie czyste i można w końcu pojeździć. Pozdrawiam z TLK na Włoszczowej PL3. Będziemy się mijać niedługo. Dobra, Bora, to jak będziemy się mijać, Boro, to to zapodaj RP1. I napisz, czym jedziesz, bo nie wiem, czym jedziesz. Aj, gratulacje napisania pracy. A to drugi rozdział, to już koniec? Jest TLK. Dobra, gonimy pendolino. Ja wiem, że to się nie uda, ale zawsze próbować raczej można. Nie spotkacie się. Jeden z pasażerów zacierpliwy pyta konduktora. Czemu? Dlaczego stoimy? No, kol jest TLK na PL3 na Włoszczowej, to Warszawy, a nie w kierunku raczej Włoszczowej. Nie spotkacie się. No, ja jadę na Warszawę teraz, no. Czemu? No, bo jedziesz w kierunku Warszawy, a nie w kierunku Włoszczowej. No, ja jadę na Warszawę teraz, no. Zmieniamy lokomotywę. Na lepszą? Nie, na samogon. Ho. Okej. Okay. 145. Dobra. Wiecie co, denerwuje mnie to? Naliczanie punktów za przekroczenie tej prędkości. Dla mnie to jest... Znaczy, żeby to można było gdzieś wyłączyć, nie? No to się nie da. Waperek, ja jestem na PL3, jadę pendolino. 13-13. Czekajcie, sobie zobaczę maszynista. 13-13, no jesteś 3 km ode mnie. Rafik już mnie wyprzedził, też jest 3 km. Wjazd na 40, no dobra. Jakub, gdzie ATL w październiku? Do Azji. Do Azji lecę. Nie wyhamowałem. Ej, Rafik, cwaniaku, ty równo ze mną powinieneś starąć, a nie. Nie wyhamowałem. No, tam się zaczyna chyba wesoło. Tam się chyba zaczyna wesoło. No właśnie, no, Damian, to ja właśnie tam jadę. Zielone, my się tutaj ustawimy na równym. Właśnie tam, gdzie napisałeś. Patrzę na mapę Simraila i nie masz mijanki. Dobra, i Dziekowice, daj nam zielone, my się tutaj ustawimy na równym. No, zobaczmy. No, dokładnie, Jakub, tak. Czekajcie, bo ja mam tu wszędzie przeloty. Teoretycznie czekaj, przeloty Rafik, mam. Czekaj, podjadę kawałek. Chociaż mam S1, widzę. Ja nie ruszam. Czekaj, Rafik, podjadę kawałek. Jakub, byłem na tej wyspie już. Ja nie ruszam. Paweł, nie. Hamowanie było takie konkretne, ale wiesz. A kto tutaj w tym pendolino stoi? Mam nadzieję, żeście się tutaj nie połamali przy tym hamowaniu moim.
Musiałem wyhamować przed semaforem. A kto tutaj w tym pendolino stoi? No przecież to ja stoję. Tak, tak, ty, dobra, spoko. Dobra, Rafik, twoje zielone to jest start. Waperek, to waperek. Poczekajcie, dobra. Ja już was widzę. No przecież to ja stoję. To chociaż tak, tak, ty, to. Dobra, spoko. Dobra, Rafik, twoje zielone to jest start. Gotowy? Poczekajcie, ja już was widzę, to chociaż ja zobaczę. Ja jestem gotów. Ja już podjeżdżam, już was widzę. Z tym, że ja mam teraz ograniczenie do 40 po ominięciu semafora zapewne. Ja jestem gotów. No nie, już podjeżdżam, mieć, po ominięciu semafora powinien już mieć... Z tym, że ja mam teraz ograniczenie do 40 po ominięciu zobaczymy, semafora zapewne. Zobaczymy. No nie, powinieneś mieć, po minięciu semafora powinieneś mieć, czystą drogę powinieneś mieć. Zobaczymy, zobaczymy. A, kielonki, jej Paweł, dobra, kielonki żeście połamali, no dobrze. Jak pójdziesz na zastępczy, to nie ma wyścigu, to nie będziemy się ścigać. Patrzcie, stoi Sarniak, stoi Rafik. Jak kupujesz na zastępczy, to nie ma wyścigu, to nie będziemy się ścigać. No ja już podjechałem. Nie no, jak nie ma przebiegu ustawionego do strzałek, no to bez sensu. No to jak ty masz wyjazd na zastępczy, to się będziesz ciągnął. Nie no, jak nie ma przebiegu ustawionego do strzałek, no to bez sensu. No to jak ty masz wyjazd na zastępczy, to się będziesz ciągnął. Czekajcie, zaraz zobaczymy. No i co, jedziecie czy nie? Tutaj wejdę między nimi, o. No ja mogę jechać, tylko że on ruszy na zastępczy, więc się nie rozpędzi za bardzo. Ale ten, zastępczy no chyba co, się jedziecie, nie ogranicza czy nie? Na tym, nie? Znaczy punkty będziecie tylko naliczą, no chyba ja te mogę minusowe. Jechać, tylko że on ruszy na zastępczy, więc się nie rozpędzi za bardzo. Dobra, może być na zastępczy. Zastępczy chyba ci nie ogranicza na tym, nie? Ale na zastępczy dobra, dawaj, na zmieniłeś punkty będziecie tylko naliczą chyba te minusowe. Uwaga, chłopaki, nie, dobra, może być na zastępczy. No ale na zastępczy to tylko dobra, punkty dawaj, czynne. Zmieni się sygnał do startu. Uwaga, chłopaki startują. Ty kurwa, nie wystartował mi. 3, 2, 1, dawać, dawać. Sygnał poszedł. Nie chcę tam zobaczyć, jakie semafory mają. Oho, chyba poszły konie po betonie. Ty kurwa, nie wystartował mi. No, trudno. Sygnał poszedł. Rafik, dawaj. O, o długość dwóch wagonów jest, dobra. Dawaj, dawaj, Rafik. Kurwa, jeszcze w wyścigu Pendolino nie było na YouTubie. W Simrailu. Takie cuda tylko u nas. Poszły konie po betonie. 4, 2, 3, 4, 4, 0. Ale patrz, Rafik, kurna, idzie pierwszy. Na jedną milę, wyścig na jedną milę. Dobre. 4, 2, 3, 4, 4, 0, próba radia. Poszły chłopaki. Nie, ja myślałem, że miał fastratu, to będę tracił, ale ja kurde trzymam cały można, czas dystans. Jak mnie słychać? Jestem ciekawy, jaki jest wynik tego wyścigu. Fancy, ja tego niestety nie zobaczę, ale początek widziałem. Nie, ja myślałem, że miał fastratu, to będę tracił, ale kurde trzymam razie cały czas Sarniak jest na końcu wagonu mojego, ostatniego. Siema, Sarniak i Hansim, Rafi, pozdrawiam. Ale im. Przedzasz? Cześć, Konder. Na razie jestem na czele. Sarniak jest na końcu wagonu mojego, ostatniego. Ale... Robi przegląd techniczny. Ale ile wyprzedzasz? Katowice, dyżur. Tak, tak, widziałem. Na razie jestem na czele. A jeszcze jeden był screen, ale tego możesz nie ja zobaczyć. Ja mam na sygnał dostępu. Screen z Dąbrowy Górniczej Zamkowicy. Pan sobie widziałeś screen Katowice, dyżur. Tak, tak, widziałem. To jeszcze nie widziałem. A jeszcze jeden był screen, ale tego możesz nie zobaczyć. Jest screen z Dąbrowy Górniczej Zamkowicy od samego... dewelopera. To jeszcze nie widziałem. Wy też stoi. Pewnie później podejść.
Dobra, lecimy na Szczecin. Nie, tam na Warszawę. Zbyt wiele stoi. Trafik, nagrywasz? Nagrywam. Super, to wrzuć Rafik później na kanał. Ciśnij sarnia, Kasia, ciśnij sarnia. Co to? Nagrywasz? Kanał. Nagrywam. Super, to wrzuć Rafik później na kanał. Ja się rozpędzam, a ten już się rozpędził. Rafik, nagraj później. Nagraj i wrzuć na kanał. Sarniak. Jakiś korek się robi? Kurde, ja się rozpędzam, a ten już się rozpędził. Jak to sarniak? Siema, Radosław. Jakiś korek się robi? Damian, F1 PKP version. No, ty widziałeś F1 na żywo, Tor, a my tutaj mamy, wiesz, w pociągach mamy F1. Sarniak, ty jedziesz więcej niż 200 chyba. To jest dobra, zaraz ścikanie, kurde. To Max. Jakbyś nie zdał Sarniaka. Sarniak, ty jedziesz więcej niż 200 chyba. To jest ścikanie, kurde. Spoko. Jakbyś nie zdał Sarniaka. Ale wyprzedziłem cię, jak jeszcze nie miałem boostu. Bo wtedy miałem 170 bodajże. Radosław, kiedy znowu łańcuch? Ale wyprzedziłem cię, jak jeszcze nie miałem boostu. Wiesz co, zmieniam sobie, Radosław, mody. Bo wtedy miałem 170 bodajże. Bileciki do kontroli, bileciki... Właśnie, zapomniałem, bileciki do kontroli. Szanowni Państwo, proszę przygotować bilety do kontroli. Ile mamy? 147 biletów. O, mało. Mało. Ja proszę, poproszę ten, na 200. Wyścig do wartości ma na 20, a nie 60. Wyścig szczuru. Trudno, ja muszę chłopaków gonić. Wyścig do wartości, ale centra. Wyścig szczurów. Ile masz, Sarniak, na liczniku? Paweł, mam miesięczny. Tak, no ty Paweł. Paweł to ma miesięczny, no to Paweł to może. Cześć, Grandalf. Ile masz, Sarniak, na liczniku? 250. Dobra, dzisiaj łamiemy wszelkie zasady, słuchajcie. A mój nie może do 250. 248 mi się zatrzymało. Siemka. Rafik, cheap tuning zrób, będzie szybciej. I prędkość światła. Może do 250, 248 się zatrzymało. Rafik, keep tuning zrób, będzie szybciej. To jest taka opcja, niestety. Już wiedzą, kto ma... Uważaj na fotoradar, ty jeszcze powinien być. Uważaj, że rafik nie z tego, nie wyprawi. To jest taka opcja, niestety. Ile mamy? 161 biletów. Już wiedzą, kto tam jest. Już wiedzą. Świnia się odpaliła? Odpaliła się świnia. A jakąś metę mamy w ogóle? Przypomniałem sobie, że mam ci wysłać moda do testu. No meta właśnie, to chyba czerwone światło. Czekam. Możesz na maila. Siema, Rafik, siema, Sarniak. Widzę was na YouTubie. Siema. Świnia power. Ta, Warszawa Zachodnia. Meta, to chyba czerwone światło. Super wyścig. Leciarment do góry, trzyma dzisiaj chłopaki do Warszawy, samych zielonek, na razie. No, trzymaj się. Siema. Jakub w Tajlandii byłem najdalej. Kujele, co ściągłem ze świnku w stronę właśnie. Do Warszawy samych zielonek, nie zderzył. No, trzymaj się, cześć. Oni po 240, ale jadę 140, nie? 100 km różnicy. Tutaj już świnia jedzie ile może. Już się więcej nie da. Dorzucić do pieca. Ja mam już żółte światło. A chłopaki tam w Pendolino 200 prawie 50, 248. Dawaj, ciśnij świnko. Ile wejdzie? Ja mam już żółte światło. 2 minuty opóźnienia. No, czyli finish. Kiedy RP1? No, jak będzie RP1? Jakub A380 Qatar Airways. No, czyli finish. Zara wypluje. Janzo, nic nie wypluje. Pozdro fansin.
Ale to fajne. Dzisiaj idziemy oporowo. Dzisiaj taki odcinek. Trochę świnkowy. Ciekawe, jak włączyłem tylko bota, aktywowałem, to od razu mi zwolnił z 250 do 60. Dawaj, 160. Tutaj był taki szlak. Ciekawe, jak włączyłem tylko bota, aktywowałem, to od razu mi zwolnił z 250 do 60. Bo tu strzałka jest naprzeciwka, jedzie świnka kolejna. Maxik. O, nie przeleciałeś. Maxik EP09 to jest zwolnić, 160 km. Chyba, nie? Bo tu strzałka jest vis-a-vis naprzeciwka jedzie świnka kolejna. Strzałka, biała ja rawska. Mam czerwone za kilometr 30. Zwolnić, bo już 165! Dawaj, dawaj! Ale punktów, ale mina odlicza? Ja mam czerwone ale za mina kilometr 30. Trzeba poczekać, jak ty przejedziesz. 164, 165 było. Na maksa. A nie widzę. Jadę cię. Na maksa, słuchajcie, piłuję go ile wejdzie. Siema Ribo. Ciekawe czy kiedyś zrobią linię LHS. A nie widzę cię. LHS, czekaj, linia LHS. Możesz rozwinąć LHS? Dobra, Rafik, ja już zwalniam do dopuszczalnej 200. Dobra, spoko, Sarniak. Nie, Dabinek chyba cię nie kojarzy. Popalisz styki, popalę styki, zaraz drugiego pantografa podciągnę. Dobra, spoko, Sarniak. Dawaj, ciśnij ogień na tłoki. Zaraz się rozpadnie, Max 140. Słuchaj, moja świnia jest pancerna, ulepszona. Tutaj ma spoilery jeszcze powinien mieć takie, takie opływowe spoilery z przodu. To by jeszcze szybciej jechał. Aha, linia hutnicza, okej. Okay. Mhm. Nadmiar wywaliło? Nie. A tak, świeci. Styczniki liniowe, ale wywaliło jednak. Jednak wywaliło, czekajcie. A jakbym na bezoporowej? Bo się będzie fancy mijać. Chyba nie tak. Wywaliło, no. Bo się będziemy fancy mijać. Za 9 km. Czekaj. Gdzie to się spoko, tylko że mam problem na razie z lokiem. Dobra, ja już wracam na swój tor. Za 9 km. Ty, no wywaliło. Spoko, tylko widzę, że mam problem ci na razie z lokiem. Tutaj. Tak. Dobra, ja już wracam na swój tor. Nie. Czekaj. Bo to pilota uruchomił i widzę, że uda. Ci woliła na zbiorowy. Tak miałem. Tak. Fuck. A bo to pilota uruchomił i wyłącz, może się uda. Bo też tak miałem. A bo jak zwolni jeszcze do niższej prędkości. A Runia tutaj pisze, żeby poczekać chwilę, bo się nie, przegrał. Jak przygrzejesz świnkę, to musisz kilkanaście sekund odczekać, aby nadmiar zbić. Zwolnij jeszcze do niższej prędkości. A Runia tutaj dobra, pisze, żeby poczekać chwilę, bo się przegrzał. Chwilę poczekać i wtedy próbować. Dokładnie. Wieście. To są do sprężarek, tu jest szybki. Jest 200 ustawione, ale idziemy. Teraz zobaczmy. No i można przegrzać maszynę? 8 km, a Sarniak jest... Gdzie jest Sarniak? A, można. Dobra, jest. No nic, jeszcze czekamy chwilę. Zamknij też wyłącznik szybki. O, teraz. No. Działa. Działa. Dobra, poszło. Poszło. Dobra, działa. Działa. Mariusz Wójcik, siema, piękny panie. Siema. Facet to świnia.
Dobra, stówka będzie chyba. Jak dwa patyki do góry? Może trzy? Jedzie świnka z naprzeciwka. O. Pozdrowienia, Fonsi, to ja jechałem właśnie do świnką. No ja cię puściłem. Pozdrowionka poszły, dobrze, ja dobrze. Tak, tak, sprzęt. Czy tu jest jakiś przejazd? Nie, to pozdrowienia, Fonsi, to ja jechałem właśnie do świnką. No ja cię puściłem. Ja to wydarz. Tak, tak, słyszałem. Ja to ładnie dobry wyszedł. Nie, ja słyszałem. Właśnie nie wiem dlaczego dwa. Dlaczego dwa? Jeden wystarczy, po co mi dwa? Jakbym stał, to tak. Jakbym dłużej stał, to dwa. Ładne widoki z okna. Arunia, który serwer? PL3. Tu się bawimy dzisiaj. Paweł, tylko żeby ten twój kocurek nie chciał polatać z balkonu. Tu się może słabo skończyć. Warszawa zachodnia. Dariusz, tego już nie wiem. Tak, faktycznie, daj mi punkty, ja jadę Warszawa przed czasem. Centralna. No jakiś coś się... Minus 250. Spóźnienie w punkcie kontrolnym. 8 minut. 8 minut mam spóźnienia. Ja pierdzielę. 8 minut, tak. 13 minut opóźnienia. 8 minut. U mnie 7 minut przed czasem. Ja mam 13 minut opóźnienia. 8 minut, tak. Ja mam 8 minut spóźnienia. Ja wydawało mi się, że... U mnie 7 minut przed czasem. A ja jestem spóźniony. Ja mam 13 minut opóźnienia. Ja mam 8 minut spóźnienia. Cześć Sobek. Mam bocznikowanie, mam. Biała Rawska 16 km. Tak, to są, Paweł, zaległe punkty, które po prostu było tak naliczonych, dużo tych punktów, że on jeszcze po czasie je wywalał. Zgadza się. Chyba to już do końca. No to się świnka dzisiaj spociła, nie? Kurde, doprowadziłem świnie do bólu. Do bólu ryjka. Ale nie, przegrzała. Co tu się dzisiaj odwala? No grubo. Ale 160 by leciała świnka. Tylko 140 manualnie zrobione. Ale nie, przegrzała mi się, nie? Znowu ją grzejemy? Nie. Już tak spokojniej. Delikatnie ją. Przeprowadziły walkę z srokami. Kurna, co masz za kucury? Cześć Danko, siemaneczko. Świnia na dopingu. No coś takiego, czarny, dokładnie. Ja myślę, że z tego rozgrzania to ona faktycznie czerwona się powinna zrobić, jak prom kosmiczny wchodzący w atmosferę. Siemana Teksior, witam. Biała Rawska, dobra. Co tam dalej mamy? Biała Rawska, Szeligi Korytów. Ale przeloty same są, bez zatrzymywania. A, jakbym wiedział, to bym wziął Pendolino, no, to byśmy wtedy zrobili wyścig, ale... No, tutaj nie ma aż tylu torów, żeby się ścigać, nie? Trzeba by było przez... dziś na obiad pieczone żeberka. O, smaczne, dobre. 3 neksy, 10 zł. Dziś na obiad pieczone żeberka. Lubię żeberka. Jeszcze lubię bardziej żeberka z grilla. Takie podwędzane jeszcze, takim dymem, o kurde. Dzięki za wsparcie. O, żebereczka to bym zjadł. Trochę mi smaka zrobiłeś, powiem ci, kolego.
Takie, że bareczka, to bym zjadł. No i znowu będzie mnie tu naliczało. Co za bezczelny, no. Kubito, do zobaczenia za 64 km. A w którym miejscu jesteś? Mniej więcej? Paweł, jak będzie edytor, to i może powstanie trasa do wyścigów. Oj, Paweł, chętnie bym się pościgał pociągami. Herbata w warsie się wylała. Czekaj, my mamy tu jakiegoś warsa? Nie ma. Nie ma, tylko klasa pierwsza jest. Klasa jedynka. Jedyneczka, jedyneczka. Nie no, do Pruszkowa to jeszcze. A, u ciebie zaraz Pruszków. Dobra, czyli ty z tamtej strony lecisz. Spoko. A wczoraj nasz pilot zawracał na pasie w kartosach. Gdzie? Paweł, a to zwykły dachowiec. Bojowy jak żaden inny. To nie do tego kota żeś wytrenował, panie. Nie no, jest fajnie, jedzie się spoko. Jakbyś spojrzał, to tam pola i końca nie widać. No ale dobra, to jest symulator kolei, a nie krajobrazów, ale gdzieś tam w oddali jest ok. Czekajcie, tutaj szybka? A, to szybka działa. Dobra, szybka działa. Jest jakaś różnica dźwięków? Chyba nie. Nie ma. Osłona też działa. Dobra, lecimy na fulla. Paweł, no coś trzeba wytrenować sobie, no tak. Paweł, to teraz następne zadanie, wytrenuj rybki w akwarium. Jaką kolej do zatrzymania stacji? Na razie nie wiem, jaką mam, bo tutaj w rozkładzie nie widać. Wszystko przeloty są. Także kolej fan, nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. Tak, to jest symulator świni czarnej. To jest normalnie symulator rolniczy. Tak, dobrze trafiłeś. Bo jest świnia. Tak. No, edytor już jest. Znaczy, w sensie jest. Jest ikonka na głównym... Na głównej planszy gry jest ikonka edytora, ale jest nieaktywna jeszcze. W wersji Kirby Access. O. Także no pewnie będzie. O, jest. Ciekawe, czy się ciężko, słuchajcie, w tym Unity robi trasy. Jestem ciekawy, czy to jest tak faktycznie ciężko. Czy też nie. Czy też w miarę do ogarnięcia. Jesteśmy z czasem. Aha, dopiero zachodnią masz, Kubito, o Boże, kochany. Korytów. Okay. Rafik, teraz to już Warszawa. Ty już masz, Rafik, Warszawę? Kurde, to żeście mnie odgonili do przodu. Próbowałem, ale się potopiły. Rakidowe, póki co edytor scenariuszy, a mapach nic nie wiadomo. A, scenariuszy? Ja zrozumiałem, że mapę będzie można budować sobie samemu. Okej. Okay. Grandal, na zachodnie już czekają na pana mechanika mundurowi. Ktoś zgłosił dziwne zachowanie mechanika na świni. Ale to chyba nie na mojej, nie? Dziwne zachowanie mechanika, no dobre. Co z lokomotywownią? Też jest niedostępna aktualnie, ale pewnie w pełnej wersji gry będzie aktualna. Czekajcie, bo coś mi się obiło o uszy, że jest jakaś szansa na to, żeby pełna wersja SimRaila wyszła w okolicach wakacji. Ciekawe, czy to będzie, czy tak będzie. No ja bym też sobie scenariusz zrobił, nie? Albo przynajmniej kawałek trasy jakiejś. Proste tory nawet.
Ty, wywaliło mi. Znowu? Wywaliło znowu. O ja pitole. To jest ciekawe. A nie wywaliło. Coś tam się stanęło. Co to się stanęło, się, że ja miałem takie... Taka rzecz mi się wydarzyła. Dzięki Korytów. Pozdrawiam również. Rafik, ja jestem naszej ligi. Poczekaj, ty jesteś teraz naszej ligi. No to ja jadę naszej ligi, to zaraz cię powinienem dogonić. Chyba, że jedziesz dalej. Chyba, że masz przelot. Ja mam do Szeligi jeszcze 13 km. To Rafik, jestem przed tobą. 13 km przed tobą. A, Gun Randall, okej. Okay. Mundurowi nie wiedzą, w której chwili. O, to muszą szukać. Tak, na pewno w 001. Korytów może wygram. Wszystkie świnie, które jeżdżą w Simrailu, mają 001. Dobrze, nie 007, jak James Bond. Data akcji była w styczniu, a jest napisane, że ma potrwać 3 do 6 miesięcy, więc najwyraźniej lipiec jest prawdopodobny, dzięki, że będzie już pełna Korytów. Chadli, tak. Też tak słyszałem, że okolice wakacji, czyli początku wakacji. Nie, Arunia, zgadzam się, nie ma żadnej oficjalnej daty, tylko to była z tego, co napisał Shandy. Czyli, że wczesny dostęp ma być w okolicach do 6 miesięcy. Czyli dedukując od stycznia 6 miesięcy, to jest koniec czerwca, początek lipca. Dobra, jeszcze 11 kilosów. Z kim ja się tutaj mijam? Alienek, maszynista. Ale poleciał chłop. Aż mi kamery zmknęło. Tak, kible i towarowy ET-22. Sandra. Wiecie, coś tam ktoś napisał? Pozdrowionka, Alinek. Pozdrowionka. Jak to... Sprawa? 16 minut, minutę tylko się nadrobiło. Ja pierdolę. Tak, Arunia, nie, no zgadza się. Oczywiście, że obsuwa była. Była obsuwa, no. Czy jedzie pomocnik? Powyżej 140 musi być. Wy jesteście moimi pomocnikami dzisiaj. Wy, to wy, widzowie dzisiejszego streama na żywo. Jesteście pomocnikiem mechanika, pomocnikiem maszynisty. Ja dzisiaj jechałem 165, człowieku. Co tam się działo? Jacob pisze powyżej 130 nawet. Aha, tu jest linia... Nie wiem, ile trasa ma kilometrów, bo niestety nie mam takiej wiedzy. Znaczy, nie ma takiej informacji nigdzie. Nawet pojechał pociąg. A co tu będzie gdzieś? Chyba bodajże już 160. Kolej Fon. Nie wiem. Będzie przelot przez Grodzisk Mazowiecki. Szeligi, Korytów, Grodzisk Mazowiecki. Chyba dopiero na zachodniej jest przystanek. Bo później jest tam Ursus. Przeloty są przez Ursus, chyba dopiero na zachodniej. Tutaj raczej postoju nie będzie. Lewa noga! Lewa noga, prawa noga! Kurna, człowieku, siema! Nogo lewa. Azyl, tak, wszyscy, tak jak pisze Azyl, wszyscy mają wczesny dostęp, nikt nie ma pełnej wersji. Tylko deweloperzy. No, to będzie już... Świński trud widzimy. Jezus Maria, co tam się dzieje? Orgi nic nie wiadomo, ale jutro ma być jakaś informacja. Kolega KD
ma coś tam podobno pokazać jutro. Jeśli dobrze pamiętam, że to jutro. Milicja pojechała? Milicja? Kurde. My w PRL-u jesteśmy? Nie wiedziałem nawet. Na Warszawę jedziemy, na Warszawę. Drożdziu. Przystanek handlowy Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia. I wjazd do Warszawy Grochu. Koniec scenariusza. Zgadza się, Arunia. Dokładnie. Nic dodać, nic ująć. ZX Agent. Siema, jaki serwer? PL3. Gramy na PL3. Już dwa Pendolino się dzisiaj ścigały. W końcu nie wiem, kto wygrał tam ten wyścig, bo się nie dowiedziałem. Oni mnie już chyba nie słyszą. Rafik czy Sarniak, słyszycie mnie? Nie, już chyba nie. Azyl, coś tam, znaczy co ja wiem? Nic nie wiem. Wiem, że są dodane na Polskę wyprowadzone trzy chyba kierunki, trzy drogi są wyprowadzone w stronę Polski. W The Bus, także jest szansa, że coś tam z Polski będzie. Ale żadnej informacji od deweloperów nie mam. Rafik, kto mógł wygrać? Oczywiście, że Sarniak. No tak też myślałem, jak startowaliście. Chociaż Rafik, początek wygrałeś. Sprint wygrałeś. Grandal, podobno jeden z kanałów sportowych transmituje na żywo rekordowe zmagania mechanika ze świnią. Z kanałów sportowych. To może kanał sportowy? Słyszę, bo live oglądam. No wiem, Sarniak, tak się domyślał. Znowu wygrałeś. Sarniak, ty nikomu nie dasz szansy, po prostu, z niczym. Nikomu, żadnych forów, zawsze musisz wygrać. Co za człowiek, no. Normalnie dałby komuś wygrać, nie. On zawsze musi wygrać. Właśnie, nawet nie wiem, czy jest możliwość tutaj na multi doprowadzenia do jakiejś katastrofy między dwoma pociągami. W sensie, czy kolizje mają? Czy się przenikną? Wydaje mi się, że się przenikną. BAQ39 10 zł. Dyżurny Bąku z Korytowa melduje, że dla 41 106 przelot podano 8. Pozdrawiam fansi dyżurny, oraz widzów uśmiechnięta. Dyżurny Bąku. Dziękuję Bąku z Korytowa. Dziękuję bardzo i za wsparcie, i za przeloty, i w ogóle za pozdrawienia. A ja również pozdrawiam i dziękuję. A jeszcze Gapek coś napisał. Witam ojcze, bilet już kupiony. A dziękuję za bileciki. Mamy 194 bilety. Słuchajcie, sprawdzam bilety. Szanowni Państwo, proszę przygotować bilety do kontroli. Bileciki, 195 biletów. Kto jedzie na gapę? Kto jedzie na gapę? Przyznać się. Dobra, znowu będzie mi tu naliczał. No co za... Co za dziad? Arunia, do kolizji wykolejenie dochodzi pomiędzy wszelkim taborem z wyłączeniem pendolina. On przenika. A widzisz, w ten sposób. Nie, pantografu nie połamiesz tutaj. Przynajmniej mi się nie zdarzyło i nie słyszałem o tym, żeby taka opcja była. W maszynie połamiesz, tutaj nie połamiesz. Ja w maszynie już parę razy połamałem. Ale tutaj nie. Znaczy, mi się nie zdarzyło połamać pantografu. Piotrek, ja mam miesięczny. Okej. Po co kupować bilet? Czekajcie, kto to jedzie? Dorian. Trzy ligi Korytów? Nie, teraz na Korytów. Korytów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków. Także już jesteśmy bliżej Warszawy. Kolorki podkręciłem? Ja nie podkręcałem, Maciek, żadnych kolorków. Tak patrzę teraz na ten monitor. Nie, no tak samo wygląda. Nic nie podkręcałem.
Nie mam żadnych filtrów tutaj założonych. Czy paszport poza to wystarczy? Wystarczy. Jak już ci musi, to nie wystarczy. O, tabliczka była ETCS. Prędkość 200 teraz, tak? Będzie, no to może moja świnka pokaże, na co potrafi. Za 2 km będzie 200. I Grodzic za 13 km. Dobra. Piotrek, kilka razy jechałem bez biletu, ale to było już dawno. No, ja to będę naprawdę sprawdzał bilety. Dariusz, poszło info, że Kanar idzie, będą bilety kupować szybko. Tak, jasne. Dobra, zaraz zobaczymy. Teraz powinna być szlakowa na 200. Prędkość. Zaraz zobaczymy. Mamy 209 biletów. Jest, yo! Hurra, hurra, hurra! Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie przyjemnie za te wasze bilety. No się dobrze dzisiaj bawimy. Dzisiaj naprawdę jest dobra zabawa. Chłopaki mi tylko trochę uciekli do przodu w tych pendolino. Szlakowa jest na 200. Tylko, że ograniczenie prędkości dla świni jest 140. Bo gdyby tutaj była inna lokomotywa, na przykład EP09, ona ma chyba 160 km na godzinę. Albo pendolino, no to pendolino to już w ogóle. A tutaj to tak jada, widzicie, tylko tyle, ile mi pozwala sama lokomotywa, tak naprawdę. Ale EP09 no ma 160 chyba. Dzień dobry Mateusz, witam Nixona. Ireneusz jedzie na gapę. Nieładnie, panie kolego, nieładnie. Tak się nie robi. Bez biletów. Arunia, szlakowa max 200 to dla kogoś innego. No tak wiem, dla pendolino szlakowa jest, ja wiem. Dla mnie 140, bo u mnie lokomotywa więcej nie może. Biedna świnka, upocona. Się dzisiaj upociła ta świnia trochę. Ciekawi cię tryb pasażera w SimRailu. W sumie to może być taki symulator w symulatorze. Wiesz co, Piotrek 89, a widziałeś symulator autobusu? Czekaj. Jak on się nazywał? Tam jest taki tryb właśnie pasażera, czy kontrolera biletów w autobusie, ale też chyba możesz być pasażerem, wydaje mi się. Tylko jak on się nazywał? Coś z autobusami. Znaczy ja mam tą grę, dawno już nie grałem, ten symulator. Ireneusz siedzę na dachu. To chyba nie u mnie. Dobra, 160 znów. Nie, Bulldog, nie The Bus, nie OMSI, nie. Kurde, nie, o czymś innym mówię. Świnka Gandalf pójdzie 160, tylko ona ma tą maksymalną taką, wiesz, konstrukcyjną prędkość 140. Bus Simulator, właśnie, Bus Simulator. W Bus Simulatorze jest opcja bycia kontrolerem biletów, jak również jest opcja jazdy jako pasażer. Czy pasażer? No taki dziki pasażer, powiedzmy, nie? Także tam jest taka opcja. W SimRailu zobaczymy, jak to będzie, bo taka zapowiedź też była. Nie, to nie było towarowy. W City Bus Manager, tylko właśnie Bus Simulator. To ktoś stoi, czy to bot? Sobek. Jak ja tam czasami, 5 minut opóźnienia, miałem 7 albo 8, nie? Jest 5. O, i koleje mazowieckie już będą, co? Tak, tutaj już stąd startują koleje mazowieckie. Ekro, jeżeli już, to może w niedzielę dopiero, wiesz? Jeżeli już, to w niedzielę. Bo będę miał wyjazd po prostu i nie będzie czasu, nie będzie mnie w domu. Piotrek, Fernbus? Nie, to nie było w Fernbusie.
Fernbusie tylko opcję, znaczy nie, no w Fernbusie też jest opcja przewozu pasażerów, ale ty nie możesz być pasażerem, jak gdyby. Requinowy, konstrukcyjna, 160, eksploatacyjna, dobra, to pomyliłem, tak, eksploatacyjna prędkość. Chyba na 120. Kurde. Wracamy na 160. Teraz lecimy na Grodzisk, do Grodziska już mamy 3,5 km. Później będzie Pruszków, Józefinów, ale później Józefów też będzie chyba. No tutaj tak, tutaj jest ta linia podmiejska, można powiedzieć, ta z prawej i tutaj właśnie ta CMK, no, którą to nie teraz jest sobie lecimy. CMK się przed Grodziskiem skończyła, faktycznie. My jesteśmy... Paweł, z tego co wiem, na Xboxa też Simrail, nie? Ma być, chyba, nie wiem, chyba go nie ma, ale ma być. Damian na przegubie, bardzo realny symulator, oj. Już bardziej się chyba Damian nie da. Dobra, tu w lewo jest. Dokładnie, już bardziej realnie chyba nie da zrobić symulatora. Obwodowe, Damian na przegubie. Obwodowa linia towarowa. Bez nazwy, Świnia ma konstrukcyjną 140, a pisze, a Rekinowy pisał, że konstrukcyjna to 140. Przez Odolany, Jelonki i dojazd. Dobra, i mamy Grodzisk Mazowiecki. Tutaj przelocik jest. I dopiero zatrzymanie nie, pierwszy na zachodniej. Warszawa Upsus. Upsus Niedźwiadek konkretnie. Następny jest. Dobra, zwolnimy sobie do setki. Axel, nie mogliśmy się spotkać w Robloxie, bo ja nigdy w to nie grałem. Także chyba i pomyliłeś Ursus, osobę. Nie mogłeś spotkać w Robloxie. Ernest, nie mogę się doczekać, aż dodadzą 354, E20, E59. Ernest, mógłby się rozwinąć skróty. 354 to nie jest na Szczecin? Ta sam linia? A E20, E59 w ogóle nie wiem, co to jest. Także jak możesz, to rozwiń, tak bardziej po ludzku napisz. Bez nazwy, 160 konstrukcyjna miała być, a jest 140. No, eksploatacyjna prędkość 140. Piotrek, czemu tytuł live? No bo jadę świnią, no. Facet to świnia. No to dzisiaj facet to świnia. Właśnie tutaj z przodu siedzi facet to świnia. Wszystko się zgadza. I tak, też jadę świnką, ale w Open Race. A tam też jest fajna świnka. Kiedyś jechałem nią. Na radę wyhamować? Arunia, Rekinowy ma rację. Konstrukcyjna, a eksploatacyjna to dwa różne tematy. No, też tak uważam. Chyba da radę. Dobra, 148, ja teraz troszeczkę sobie zjadę z boczników. To jest Wiedenka, linia kolejowa. Siema, Wiedenka. Polander. Wiedenka. Siema, Polander. No, a ja co ciekawe, nie mam lusterek w LP. Siema, Polander. 5 km. Siema, Polander. Ostatnio Damian zgubił w siódemce lusterka. A czym jedziesz, Polander? Do Warszawy lecimy, do Warszawy. No, element mam do Falsima. Dobra. A czym jedziesz? Ostatnio Damian zgubił w siódemce lusterka. Do Warszawy, tak? A czym jedziesz? Dalej, Polander. Grodziska. No, elfem. Dobra, to będę cię widział. Ale jedziesz, rozumiem, od Warszawy, tak? W stronę dalej, Grodziska. No tak, w kierunku Skierniewic. Spoko. Ernest, 354 jest z Poznania na Piłę. Aha, na Piłę, no. Dobra, okej. Okay. E20 międzynarodowa z Warszawy do Berlina. Do użytku. I E59 na Szczecin. No to ja pomyliłem z 354.
To jest no, chyba... To, tak będzie fajnie wyglądać. Czekajcie, myjamy... Co to jest? Pruszków? Nie, to nie był Pruszków. To teraz nie ma Pruszków. No, pozdrow. A teraz się mijam z kim? Z Polanderem. To ty byłeś, nie? Pozdrow. No, pozdrow. Nie wiemy. Widzicie, to jest... Dlatego jest multiplayer fajny, no, bo się można tutaj... Kiedy patrz? Nie wiemy. Co, Damianowi co? Lusterka zajumali? Może na peronie? Złomiarze? Oj, czekajcie, bo coś tutaj się na semaforku dzieje. Czyżby były jakieś pociągi przede mną? No i tu jest... Szczęśliwice. Baza SKM Warszawa po lewicy. A tutaj Pruszków, węzeł, przede mną będzie węzeł Pruszków za chwilę. A tu jest baza kolei mazowieckich. Szkoda, że też szyldów tu nie dodali w sumie. Bo ich tu nie ma, powinny też się mimo wszystko znajdować, skoro mają współpracę. Dobra, ile mamy? 1300 metrów. Dokładnie, za chwileczkę będzie... no, na bok, tak. I widzę, że S1 będzie. Chyba trzeba kogoś tam puścić, coś mam wrażenie. Jakieś pendolino mnie goni z tyłu. A, na chwilę do lasu skoczył, ile sterek nie był, okej. Dobra. A, Piotrek, no, to są tylko te dwie piszczałki, więcej nie ma. Marek, bo jadę świnią, dlatego facet to świnia. Jedzie facet w świni, facet to świnia, proste, nie? Dobra, przed Pruszkowem mamy postój. Może mnie tu mafia dopaść w tym miejscu. Czuję się niebezpiecznie. O, tam boisko jest, chłopaki grają. Ej, czemu on mi... Czemu on mi zwiększył prędkość? Coś jest nie tak. Dobra. Ja sobie wysiądę w takim razie. Czekaj, lewe tutaj drzwi. Już chyba nie ma żadnych dyżurnych w tym miejscu. Nie, tutaj nie ma. Coś, tutaj wszystko a już ten robi. Autopilot jest nie... Automat! Okay. Czyli bot. Dobra, spróbujmy. No już tak. Widać kamień tutaj w Pruszkowie. Prędkość na... Elektrownie, elektrociepłownie chyba. Długowłosy. Siemandero. O, jest i Simlock. Cześć. PL3 gramy, wiesz? Dzisiaj na PL3 sobie śmigamy. Była dzisiaj tutaj zacna bardzo ekipa. Zamykanie drzwi. Przemson, ktoś wie, co jutro mają wypuścić w Simray? No właśnie, czekamy na te informacje. Przemson, jutro się dowiemy. I to nie wypuści, tylko jutro będzie informacja. PL3, jeszcze raz mówię. Łop. Nie ma nic za tobą z większym priorytetem. Może jakaś awaria rozjazdów. Jest taka opcja, Arunia. Pytanie, czy coś tutaj... czy coś da... Kliknięcie na radiu ZEW
jedynki. Kurde. Albo trójki. O! Kliknął i się pojawiło. O. Aha, dobra. Koleje Mazowieckie, pozdrawiam. I trzy. Zimlok, i dawaj, na kolej Mazowieckiej, na kolej pojechał. Przed chwilą pojechał Polander, czyli Piotr Wałbrzych. Także od strony Warszawy szuka jakiejś kolei Mazowieckiej. To się miniemy. Dobra, będziemy sobie tak trałować powolutku. O, tu może też. Od tyłu. Tylnej kamery. Arunia pisze, nie spodziewałbym się nic więcej niż nastawnik Katowice. No tak, to już jest zapowiedziana. Screeny były. Wagony do przewozu materiałów sypkich. Też widziałem te screeny. Też już widziałem, jak wagony wyglądają. Jeszcze jakaś nastawnia na Sędziszu, więc nie wiem, czy jest czego tak wyczekiwać. No ja myślę, że jakichś przełomowych, strasznych rzeczy nie będzie. Ale aczkolwiek, jak ktoś lubi dyżurkę, to w Katowicach będzie mógł się wykazać, bo tam jest... Tam jest nieźle. Co mnie tu na 60 tylko pokazuje? Ja już semafor widzę z przodu. Ja już tutaj lutuję. Będzie wypadek, kuźwa mać jak nic. Za dobra. Moment. Chyba na 100 będzie. Po 60. Pytanie, czy on toru nie będzie zmieniał. Simlock, ale to docelowo dobra. Będzie kibel parowóz i ET22. Docelowo będzie w Simrailu, ale podejrzewam, że... Ja nie wiem, czy oni to wypuszczą w tym czesnym dostępie. Tak, dokładnie, Przemson. Właśnie o nim dzisiaj rozmawialiśmy. Człowiek z KD, tak. Mój dzień w KD. Mój dzień w KD będzie jutro coś pokazywał. No. Wszystko się zgadza. Ile mamy bilecików? 229. Super. Bardzo wam dziękuję. Wysiąść się tu nie da. Życzę miłej podróży, już nam niewiele zostało. Z kimś tam się mijamy. Kto to pojechał? Mateusz. Mateusz pojechał. Cichaj pan. Dobra, zobaczymy, czy będzie wjazd, ale widzę, że nie ma. Dobra. To hamowanko. Czy tu jest jakieś... Gdzie to jest w ogóle światło? Co, znowu coś tam się dzieje na szlaku? Czy o co chodzi? No, jest jednak. Zdecydował się. Łaskawie. Łaskawie wrzucić, siedziemy. Jest Jarzynka! Cześć Jarzyn! Co tam u ciebie, panie kolego? Co tam słuchać przy końcu roku pewnego? Chyba, że zmieniłeś już zawód. Ale ja tutaj nic głośno nie mówię. Pewnie wypuszczą tylko malowania kolei dolnośląskich. No, zobaczymy. Jest właśnie takie podejrzenie, że tak będzie. 240 biletów. Dziękuję bardzo. A jeszcze sprawdzimy na koniec bilety. Szanowni Państwo, proszę przygotować bilety do kontroli. Dobra, zatrzymujemy się. Teraz przejeżdżamy przez Włochy, tak? Nie, na Włochy jadę. I
sąsiadka. Panie Pati, Mijanka za chwilę. Bartoszewski, z moich doświadczeń z Simraila najlepiej to używać ze w trójki, ale to głównie jak na przykład łazy są w AI. Panie Pati, Mijanka za chwilę. Dobra, to podaj RP1. A w tym ET? No, Fansim to mnie raczej nie dogoni. Rekinowe, kurczę, stresujące są te kontrole. No. 12 minut. Słuchaj, jak to kontrola biletów, nie? Zawsze jest stresująca. Warszawa, Włochy i zachodnia. Zaraz będzie Warszawa, Włochy. I wjazd na zachodnią i tam chyba są już później ograniczenia jakieś. Do stóweczki. A, bo zaraz w zachodnią wjedziemy, no. Dobra. Dzień dobry, Ksawery. Bartoszewski, o co chodzi z biletami? Napiszcie mu, co to są bilety. Jaki zestaw? Skład chyba, nie zestaw. 40. Tutaj proszę bardzo, cały skład mojej świni dzisiejszej. Za dużo. Za mało. Mamy 40. To jest co? Ursus, tak. Warszawa, Ursus. Jarzyn, ty stanowczo za dużo wiesz o mnie. Jarzyn, my tutaj mamy całą ekipę szpiegów. My wszystko wiemy o każdym. Trwam na swoim posterunku. Kurde. Co więcej, obowiązków mi przybyło, więc wpadam na kilka chwil do was się przywitać. Na szczęście są matury, więc trochę mam luzu. No tak, to fakt. Teraz czas maturek jest. Zgadza się. Jechałem samochodem właśnie niedawno i abiturienci szli, kurde, w tych swoich mundurkach i garniturkach i sukienkach na matury. No, sam sobie przypomniałem, jak ja kiedyś chodziłem na maturę kilka dni z rzędu. Strasik był, oj nie powiem. Na 40 widzę, że wjazd jest, dobra. To są światła długie. Aha. Dobra. Okej. Dobra, wjazd jest na 40, to już jest chyba gdzieś blisko... Nie, teraz będzie Warszawa, chyba Ursus. Okay. Włochy, teraz Włochy. Ursus, Włochy, dokładnie, tak. Ursus, Włochy. Raczki, Boss, jak mi maturka poszła? Całkiem właśnie nieźle mi poszła. Właśnie, znaczy z polskiego tam chyba jakaś truja była, ale... Tamka maszynisty? Ale generalnie matma, fizyka i na usta z polskiego dostałem... Piątki nie dostałem, ale prawie piątkę dostałem. Czwórkę z plusem. A więc nie było źle, nie było źle. Bo wręcz bardzo dobrze. Fajnie. Zacznijmy. Kogo mijamy? Same kropki mijamy. Dzielnica od traktorów. No kiedyś, nie? Piotr Kuzar, bo już nie teraz. Piotrek, dobrze, ja mam maturę za sobą. Ja też już się cieszę, że mam za sobą. To dawno. PL czy PL? Czeskie są. Jarzyn, dziś w zestawie maturalnym w szkole mieliśmy elektryczny czujnik godziny otwierania zestawu matur. Masakra. Jak za szybko się otworzy opakowanie, to sygnał idzie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ja pierdziele, jaka technika, Jarzyn, kurde. Jakbyś mi tego nie napisał, to bym tego nie wiedział. O tym się po prostu nie słyszy. MAVR i CK30. 10 zł.
Witam Fansim, to ja za bilecik zapłacę, pozdrawiam. No pozdrawiam Maverick, bardzo ci dziękuję za bilecik, taki już masz ekstra bilecik, ekstra premium. A dziękuję bardzo za wsparcie. Wracam do kolegi Jarzyna. Tutaj Jarzyn pisze, że słuchajcie, wprowadzili teraz przy maturach elektroniczne otwarcie kopert z pytaniami czy z testami dla maturzystów. Jeżeli za wcześnie ktoś otworzy, to sygnał idzie do centralnej komisji i tam wiedzą, że ktoś za szybko otworzył, żeby na przykład nie podać gdzieś dalej, nie? Żeby na przykład nie wyciekło. Rozumiem, że pewnie chodzi o wycieki, które się zawsze w poprzednich latach na maturach zdarzały. Zawsze były takie, nie? Dobra, bo się tutaj skupiłem, a nie jadę za szybko. Aj. 50. Arunia, 45. Nie, o niczym nie świadczy. Ile jeździsz w sumie w SimRailu? 45 mam. Gładki, jak piszemy o maturze, to matma siadła na około 60%, wiesz, się cieszę. Jak ja pisałem maturę, to nie było procentów przy maturze. Była ocena, bez procentów. Jarzyn, w szkole obok dzwonili na Skype i dyrekcja musiała pokazać do kamery, że koperty są zamknięte. Ja pierdziele, ale schiza, Jarzyn. Kurde. Gładki, łatwa ta matura, szczerze mówiąc, bardziej stresuje się ustnych. No to Gładki, jak będziesz chciał, to wpadnij po maturach, już całkowicie napisz, czy poszła, czy łyknąłeś maturę. Tu jest 90, no to dobrze. Już wjeżdżamy do zachodniej powoli. Piotrek, a słyszeliście o wycieku na matury z matmy? Że jakiś uczeń streamował maturę na Twitterze? Ja nie słyszałem. Teraz w tym roku taka akcja była, Piotrek? Bo że wcześniej były, to słyszałem, nie? Dobry wieczór, Serbian, dobry wieczór. Jeszcze w robocie, czy już koniec, Serbian? Mateusz Lerno. Tak, to jest wersja płatna SimRaila, dokładnie. Piotrek, za moich czasów nie było takiego jak czujnik otwierania zestawów. No, za moich też nie było. I też nie było procentów, jak ja pisałem maturę. Tylko była ocena. No i mamy Warszawę Zachodnią. No i dopiero Zachodnia. Która już wam muszę powiedzieć dzisiaj, ona tak nie wygląda. Ona już dzisiaj tak nie wygląda, więc mamy, można powiedzieć, historyczne perony jeszcze na Warszawie Zachodniej. Ona już tak nie wygląda. Aktualnie. Widzę bugi w oznakowaniu, znaki na ulicy. No jak my tam z opóźnieniem, zaraz zobaczymy. Warszawa Zachodnia, 8, nie, jest opóźnienie, 9 minut, nie? Patrzcie, tutaj, kurde, jest na tym, nawet nie widziałem tego. Zobaczcie, tutaj wyświetlona jest informacja. Warszawa w... Nie, no mój pociąg, 41-106, zobaczcie, 7 minut opóźnione, 8 minut opóźnione. Widzieliście takie rzeczy? Kurde. Spoko. Fajne, to jest fajne. Na tablicach. Ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagi w ogóle. Damian, pan Sim, ja matura na 40%. Damian, ty całe życie 40%. I cały dzisiaj ta 40 ci się przewija, Damian. Tripofonix, moje miasto. No, tylko mówię, że ten dworzec już tak nie wygląda.
Gładki tak straszyli tymi maturami. A łatwe były pisemne, bo wiecie, niedługo wybory, trzeba pokazać, jak dobra jest ta nowa reforma. Masz rację, masz Gładki rację, dokładnie. I że była, tak dobrze ta reforma poszła, szkolnictwa, że takie zajebiste wyniki z matur są w tym roku. Tak, przed wyborami oczywiście. Otwieramy drzwi. No i zaraz na centralną będziemy się wbijali. Rekinowy, tylko zapowiedzi głosowe dalej nie działają. No to mi się też nie podoba, no niestety. Mhm. Dobra, teraz... Arunia, matura maturą, ale jak widzę i czytam i słyszę wypowiedzi w swoim otoczeniu, to mam wrażenie, że jakby poziom maleje, a wszyscy zapewniają, że ten stary model nauczania to dziadostwo. Kurde, powiem ci, Arunia, że ja mam też takie wrażenie. Czekamy. Też mam styczność też z młodszymi od siebie w mojej tam pracy. Czasami. I powiem szczerze, że czasami jakbyśmy byli w dwóch różnych światach. Trzeba coś ja rozmawiam o czym innym, on myśli już o czymś innym. Czasami chyba w ogóle jakbyśmy byli na zupełnie... Rozmawiali zupełnie o innych rzeczach. Jarzyn, a miałem dwójkę z matmy, a teraz uczę się w szkole. A, to się nie da, to jest jakaś wirtualna ściana, z tego widać. A nie, a ja z matmy miałem czwórkę akurat. Po prostu. No dobra, wjeżdżamy w tunel na centralny. We Wrocławiu na głosowym zapowiedzi są co sekundę, nawet w nocy. No, jak dworzec, co powinny być. O, stoi tam Pendolino. Po lewej stronie. Reykjen, siema. Teraz ludzie nie mają co myśleć, mają być głupi, bo takim właśnie łatwiej sterować. Zgadzam się. Dokładniej. Dokładnie tak jest. No do tego prowadzi ta reforma w sumie cała szkolnictwa, żeby młodzi ludzie byli bardziej nieogarnięci. Do tego to się wszystko sprowadza. Dobra. Dawid, jakich cudów nie było? Co? EP08 nie było? Było. Ja spróbuję sobie wysiąść tutaj na dworcu. A propos, ile my mamy tu postoju? Do 8.25. To ja i tak już powinienem dostać wyjazd, tylko opróżnienie wagonów. No i znowu tu ludzie nie wsiadają. To mi się nie podoba, nie? Jest przybagowane, jak jest, masz spóźnienie, to oni ci nie wsiadają. A czy tak jest w realu? Jak pociąg się spóźni, to pasażerowie nie wsiadają? I w ogóle brakuje mi tu ruchu, nie? Brakuje mi tu ludzi na tym dworcu centralnym. Już dobra, niech te schody się nie poruszają już tam, ale one dałyby fajny efekt. Ale tutaj tych ludzi brakuje. Przecież na centralnym zawsze jest pełno, a nie jeden człowiek, tam drugi jakiś stoi. Pełno ludzi jest. Ale jest wyjazd na 40. Czy oni zmienili cykanie? Nie, chyba nie. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Jarzyn, ale wam dzisiaj temat zarzuciłem matura. No, widzisz, jak się rozkręciło? Ale tutaj zobacz, na czacie akurat był jeden, który maturę zdaje w tym roku. Kolega.
No to może Dawid nie trafiłeś, no ale były. Wsiadają przez okna, tak, jak kiedyś za PRL-u pamiętam. Damian, dobry jest. Matura to bzdura. Simlock, to był strajk pasażerów. Jak pociąg opóźniony, wszyscy zwracają bilety. No, żeby tak w realu było, Simlock, żeby tak w realu było. Próbo. I utknęłem. Było, kurna, nieźle. Kabinkę sobie rozświetlę. Tutaj. Ło, co się dzieje? Aha, dobra, dobra, trzymaj się Jarzyn, trzymaj się Jarzyn. Fajnie, że wpadłeś chociaż na chwilę. O, trzymaj, trzymaj się. Zobaczymy, Dawid, zobaczymy kiedy będzie. Teraz jest 60, dobrze. Już powoli dojeżdżałem. Chłopaki już tam z godzinę pewnie co jechali na Pendolino, czyli Sarniak i Rafik. Już pewnie, już śpią dawno. Mnie tu w śwince mnie zostawili samego. A na Pendolino pojechali. 80 już jest, dobra. Co tam matura, papierek? No... Matura, papierek, ale ci troszkę ułatwia... Zawsze masz taką możliwość sobie coś tam zrobić później, nie? Przez tą maturę. Pan Sym, ja oczekuję na wschodniej, jakby co. Coś nam wlatuje tutaj. A, elfik. Dobra. Elfik wlatywał, dobra. Czekaj, bo ja chyba coś nie odkomunę. Pan Sym, ja oczekuję na wschodniej, jakby co. A, czekasz, dobra. Zobaczmy, uda mi się to dojść, czy mi się nie uda, czy znowu utknę. Ty, nadmiarowe mnie znowu wyskoczyło. Co, jak to się wydarzyło? Mhm. Ty, nie, pantograf, czekaj, połamałem pantograf? Jak to się wydarzyło, że ja pantograf połamałem? Chyba go opuściłeś. What? No jest taka opcja, nie? Czekaj, gdzie on ma te pantografy? No jest chyba opcja. Chyba go opuściłeś. No jest taka opcja, nie? Gdzie są te pantografy? Moment. Jest opcja. Dobra. Dobra, tutaj nie chcę wstać. Na przywitanie. Chłop, nie chce wstać. Świnia, ty mnie takich numerów tu nie rób. Dobra, znów trzeba. On nie ma siły. Ty, doturlam się. Nie, bo jest jeden mam. Doturlam się do zachodniej. Bez pantografów. Ale jaja. Doturlam się. Bez pantografów dojadę. A hamulce chociaż mam? Kurwa, hamuj. To ty, Rafik, skaczesz? Słuchajcie, nie mam. Jestem na torach. Pantografów. Myślałem, że na peronie tutaj stałeś. To ty, Rafik, skaczesz? Teraz stoję przed tobą. Tak, tak. Jestem na torach. To Rafik stoi. Myślałem, że na peronie tutaj stałeś. Rafik, normalnie na pełnym rozpędzie bez pantografów jechałem. Zajechałeś, świnie. Tak, teraz tak. Stoję przed tobą. Nieźle. Tak, tak, widzę. To Rafik stoi. Rafik, normalnie na pełnym rozpędzie bez pantografów jechałem. Zajechałem dzisiaj, świnie, na maksa. Kurda, tego się w Simrailu nie spodziewałem, żeby zajechać, świnie. No, ale można, można. Arunia, aktywacja kabiny. Okej, okay. Czekaj, gdzie to było?
tutaj, nie? O, to nie ten. O, jest git. Dobra, pantografy mamy. Teraz jeszcze wyłącznik szybki. Ktoś ty mi drzwi otworzył? Tak, otworzyłem. A to ciekawe, bo ja myślałem, że wiesz co, że ten drugi mechanik nie może z innego pociągu tutaj wyjść. Ktoś ty mi drzwi otworzył? Że może. Słyszałem, że to było zablokowane, ale jednak nie. A to ciekawe, bo ja myślałem, że wiesz co, że ten drugi mechanik nie może z innego pociągu tutaj ci otwierać, a widać, że można. Słyszałem, że to było zablokowane, ale jednak nie. A, no to widzisz, można robić sabotaże. A ciekawe, czy ja w pendolino mogę. Pendolino się cofa. Czekaj, ja mu sabotaż zrobię. Otworzę mu drzwi. Tutaj na pewno nie, ale tutaj już jest opcja, że to zrobię. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Jest taka opcja. Rafik, mogę mu, to jest twoje pendolino. Mogę mu normalnie drzwi otwierać. Czekaj, właśnie tak patrzę, ale chyba ciekawe, innego pendolino ruszy, tu nie ma. Pendolino chyba tak było, że jak drzwi otwarte, to nie ruszy. A to co stoi, to nie twoje? Rafik, a to jest twoje pendolino, co stoi? Moment, właśnie idę jeszcze na koniec składu. Zobaczę, czy tak widzę patrzę, te drzwi otwarte. Innego pendolino tu nie ma. A to co stoi, to nie twoje? A może do niego wsiąść w ogóle do tego pendolino, czy nie bardzo? Moment, właśnie idę jeszcze na koniec składu. Zobaczyć, czy widzę te drzwi otwarte. No tak by można, bo wiesz, podkradać pociągi normalnie komuś. A może do niego wsiąść w ogóle do tego pendolino, czy nie bardzo? Do innego składu raczej nie wsiądziesz. A tu... No tak by można było, wiesz, podkradać pociągi normalnie komuś. Ktoś ci wysiada sobie polatać po peronie, a ktoś mu podpierdziela pociąg. Do innego składu raczej nie siądziesz. Może i tak. Ja wiem, pendolino przy otwartych nie ruszy. No, wiem. No dobra, ale ja wyjazdu nie mam. Chociaż ja już zakończyłem tutaj, można powiedzieć, służbę. I co, to twoje było pendolino? Na podjadę kawałek. Tak, moje. A dobry wieczór. Ale co, drzwi musieli zamknąć, nie? No zamykałem. No jak zamknie drzwi, to pojedzie, nie? Jak zamknie drzwi, to podjedzie. I co, to twoje było pendolino? Podjechałeś? Tak, moje. Ale co, drzwi musieli zamknąć, nie? No zamykałem drzwi. Ale się nie da wejść do innego pociągu. No szkoda, bo tak można było pociągi podkradać. Ale by się działo wtedy, ja pierdziele. Wyobraźcie to sobie, co by się działo. Gdyby jeden drugiemu pociąg podkradał. A spróbujemy jeszcze z F3 sobie kliknąć. Który jest semafor dla mnie? Ten jest semafor dla mnie, dobra. Spróbujcie, czy się da wsiąść do innego pociągu. Wiesz co, jakby się coś zrespiło, to bym może wsiadł, ale akurat na tą chwilę nie ma żadnych składów tutaj. Nie ma takiej możliwości, żeby znaczy, wsiąść na pewno do innego chyba składu. Jak jest jakiś mechanik, a szkoda. Maszynista w środku, to raczej się nie da chyba, no szkoda, nie? Szkoda. Ale jakby wysiadł? Oto jest pytanie. To by wesoło. Nie ma takiej możliwości, żeby wsiąść do innego składu. A szkoda. No szkoda. Bo byłoby wesoło. Bym gonił swój skład. Kurwa, zabrał mi pociąg. No dobra. No wykres.
Nie ma takiej możliwości objąć inną lokomotywę, nawet jakbyś wsiadł. No, kumam. No właśnie, to chyba ten. No bo w tym jest, maszynie tak, jest taka opcja, że tam F5 się chyba wciska. 2300 punktów kary. Skład. O rady. Przejmowałem już parę razy. A tu 3900, przekroczenie prędkości. Nie, no ja wiem, jakie by były cyrki, jakby kurde, jeden sobie latał po peronie, by mu pociąg podjumał. Jakieś 6500. Wesoło. No i co? I chyba tutaj zakończymy, bo tam dalej nic mnie nie puszcza. Pendolino pojechało. Moczymy. Nie da się wsiąść jako pasażer. Tak, to wiem, że się nie da. No. To jest w tym momencie dla mnie rzecz niezrozumiała. Dlaczego się nie da wsiąść jako pasażer? No, coś takiego właśnie, Serbian, tak jak piszesz. Pasażer mod, no. W ogóle, czy jakiekolwiek mody tu kiedykolwiek będą? Żebyś sobie mógł otworzyć drzwi, usiąść na przykład, nie? Z chłopakami. I na przykład jeden kolega prowadzi, a sześciu siedzi w przedziale. I tam się zaczyna zabawa. Znaczy, w sensie taka zabawa, wiecie jaka, no. Rekinowy pisze, że jako pasażer niebawem się będzie dało nawet. O, to będzie wesoło. O, dostałem wyjazd. No dobra. Na dwercach Menel Mod. Tak, właśnie o tym mówiłem. Dobra, to ja tu kończę nagrywanie. W przedziale będzie Menel Mod. Tak, sześciu usiądzie. Gdzie mam to? Dobra, ja wam serdecznie tak, dziękuję. Tak, Menel Mod to będzie na VIP-owskim spotkaniu. Dokładnie. Za ten odcinek taki trochę dość specjalny, nietypowy. Typowa zabawa jak w PKP w 90-tych latach. Mhm. I Przemson, i wódeczka. No a jak? I ogórek jeszcze. Dobra, grafik jak... 6500 kary za przekroczenie prędkości na odcinku wyścigu z Sarniakiem. Nie no, to ładnie cię policzyło. 6500 kary. Dobra, ja kończę. Na razie, cześć. Arunia, nie, już puściło.